Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rozanek. Bywaj. No hello, tutaj Purpos. Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. I idziemy dalej badać ruiny elfie z Filipą Eilhart. No dobra, no to chodź, Filipa. Badajmy te ruiny, ale mnie wszystko dzisiaj jakoś drapie i swędzi. To pewnie przez te potworne upały. Co my tutaj ciekawego jeszcze znajdziemy? Mam nadzieję, że znajdziemy słoneczny kamień. Bo byłoby fajnie. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, o kup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Nie mam czasu. No spoko. Ta Filipa jest spieniająca bardzo. Uratowaliśmy jej tyłek. Ona jest nieprzyjemna. Zapraszam. Geralt trochę jest zatruty eliksirami, ale tylko pici kłaczek. W sumie dobrze by było... Jeden musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Dogadaj się wreszcie z Yennefer. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu Dzikiego Gonu i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Umowa z Emherem to wasza sprawa. Nie mnie powinna ściągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała? A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co? Idziemy? Tu prowadzasz mnie do szału, kobieta zaraz ci wbije kosę w plecy. Nie uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać? Dobra. Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków. Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. Dobra, idę badać dalej ruiny, bo widzę, że to by się nie spieszy. A jeżeli chcesz, to możemy się pojedynkować, Filipa, bo mnie zaczynasz denerwować i zobaczymy, kto wygra. Coś tu jest. Czujesz? Nie. Mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. Ale ona jest wpieniająca. Nie wiem, co Dijkstra w niej widział. Jak mam je poprzestawiać? W którym kierunku one mają być przestawione? Siema, duchu. Hello. Może go zabij? Ten mieczyk wygląda spoko w ogóle. A, to był miecz wojownika Dzikiego Gonu. Przestawiłem to. I gdzie to teraz celuje?
Filonia. A gdzie to ma celować? W co? Ustaw prawidłowo system luster. Dobra. No to powiedzmy, że... Holy shit. Chyba trochę z dużej wysokości spadłem. Może tutaj. Może to lustro trzeba przestawić. A może wszystkie je trzeba poprzestawiać. Wiedźmin nie jest jakoś... zagadki logiczne specjalnie go nie interesują z tego, co... zdążyłem zauważyć. Pogromca Wiedźm. Odwar z Dopplera. Odwar z Dopplera. Chciałbym zobaczyć właściwie, czy mam coś do wykonania już w alchemii, bo dawno nie sprawdzałem. Wow. Księżycowy pył, ale nie, to a to petardy. A to spoko. Zawiera opiłki srebra, które czasowo powstrzymują przemiany potworów. Ulepszony samom. Oślepia przeciwników w zasięgu rażenia, wydłużony czas trwania, niszczy gniazda potworów. To już wolę to... niż ten księżycowy pył, ale skoro już... skoro już mamy... bomba dwimerytowa, czego mi potrzeba? Saletry więcej, saletry by się chciało. No dobra. I co, do ostatniego lusterka trzeba dojść. Czyli, że do tego. Tylko jak ja mam się tu niby wspiąć? Przecież to jest praktycznie niewykonalne. No jednak było wykonalne. Jest! Poszedł. Ciężki cios to już. No dobra, to młyńcem. Zabójczy, zabójczy ten młyniec jest. Poskramiacz, wyprawiona skóra. No dobra. Czy przestawienie ostatniego lustra coś nam da? Jest. Dało, czyli po prostu wszystkie trzeba było poprzestawiać. A tutaj trzeba było dojść naokoło, ale oczywiście Geralt aka Ezio Auditore dał radę. Nie główną ścieżką, tylko taką, żeby było śmiesznie. I wygodnie. Czekajcie, 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 gdzie ja mam iść? Gdzie on... ten GPS co chwilę zmienia zdanie, co do tego, gdzie mam iść. Ale dom rody, jak niezgodnie z prawem, to lewą stroną wiadę. Przecież Geralt zawsze... co to, pytajnik tu jest? To ja chcę się tu dostać, jeżeli tu jest pytajnik. Jak zwykle sztuczkami w stylu Ezio Auditore. No właśnie. Brawo. Ten pytajnik... gdzie on? Kurczę blaszka, gdzie ten pytajnik jest? Chyba nie chodzi o te. Zaraz. To przypuszczalnie jest gdzieś w ogóle... poniżej. Albo wyżej, albo coś. Niby strzałeczka jest. Jest i słoneczny kamień. Ciekawe, czy niczego nie odwali Filipa. No wreszcie. Daj mi go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę. Musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. Polecam górzyste okolice na Zairu. Na pewno spodoba ci się w Nilfgaardzie. Polecam górzyste okolice na Zairu. No patrz, a Yennefer mówi, że nie masz poczucia humoru. Ale teraz słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszałamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa, bo nie interesuje mnie odrodzenie Loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo...
Jak cię znam, to kiedy pokonamy Dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne. Ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. Zobaczymy. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Ja trafię sama z powrotem. Kurna, co za baba. No dobra. Czy tutaj da się jakoś... Ten pytajnik mnie zastanawia, no. Co to jest za pytajnik i dlaczego on tak dziwnie jest umiejscowiony po środku? I gdzie to tutaj jest? Czy tu jest jakieś zejście niżej? Aha, tędy można było sobie na spokojnie wejść. No nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Co to jest za pytajnik? Oj, tutaj jakaś skrzynia ukryta. No, otwieraj ją, Geralt. Otwieraj. O, było? Jest. Addachdeis. Zobaczmy. Co to za Addachdeis? Gdzie on jest? To ten. Słabszy od mojego. Ale pewnie drogi. Dobra, gdzie tu jest wyjście? Nieodkryte miejsce. A to jest na górze, nad jaskinią. Po prostu tak się wszystko poukładało, że wygląda... Dobra, a wiecie jak stąd wyjść? Bo teraz tak w sumie to już nie pamiętam, jak ja tu wszedłem. Fajnie. Upiorę. Holy shit. Dobra. Ale jesteś paskudny. Dawaj młyniec! Czy ja mam jakieś narzędzia, no nie płatnerskie, tylko kowalskie? Nie mam. Czyli generalnie fajnie byłoby dotrzeć do kogokolwiek, jakiegokolwiek tego. Zamknięte? Wow. Jak zamknięte? Taka skrzynia i zamknięta? Dobra, te buty. Co to za buty? I czy będą fajne? Nie są fajne, bo są gorsze od moich. I co teraz? Szukaj kluczyka do tej skrzyni pewnie, tak? Chłamstwo. I którędy ja w ogóle mam stąd wyjść? Oto jest pytanie. Czy ja stąd przyszedłem, czy ja stąd nie przyszedłem? Nie no, chyba nie. Chyba jednak tak. Dobra. To jest zbyt skomplikowany labirynt jak dla mnie. Czyli nie tu, tylko tu. O, dobra, to teraz idziemy w te drzwi. Dobra, wszystko jest jasne. Holy shit. Gdzie ja mam iść? Tutaj. Teraz wybieram tę ścieżkę. Ile tu jest unikatów pochowanych? To co tam musiało być w tej skrzynce dopiero? O, lepszy od mojego. Moc znaku Igni, moc znaku Irden. No ale szansa na odcięcie kończyny, szansa na trafienie krytyczne. No fajny, ale... Zostanę przy tym wiedźmińskim. Mimo syćko. I jak ja mam się w tym labiryncie teraz połapać? No zostawiła mnie i rób co chcesz. Holy shit. Co to za przyjemniaczek? Holy fuck. Bo to już nawet nie shit, tylko fuck. No!
Nie no, spoko jest, Geralt, że dobrze, że atakujesz, jak cię o to proszę i w ogóle. Serce potwora i chitynowy pancerz. No teraz będzie mi wypadać na każdym kroku chitynowy pancerz. Gwoździe? Znaczy, na kiego mi gwoździe? Zaraz mi się skończy miejsce w ekwipunku. Nowy znacznik, ukryty skarb. Nie no, kurna, czemu żeś nie uciekał, purpos, ty gamoniu! Gamoniu, gamoniu, gamoniu! Przecież przeżyłem to, dlaczego od razu nie uciekałem? Może dlatego, że przyzwyczajenie z gier, że jak się nie rusza w pułapce, to kurna pułapka drugi raz już nie zaatakuje. Kurr! Wiedźmin łamie te schematy i pierniczy system. Kurde no, już miałem klucz do tego, ale i tak jak ja bym później znalazł wyjście, o matko, przecież tutaj w tym labiryncie to... to był klucz do tej skrzyni. Ciekawe, gdzie mi się zasypowało po raz ostatni w ogóle, bo się trochę boję, że było to bardzo dawno temu. Ale dałem ciała. No dałem się podejść jak młody, normalnie... Jak młody podejść się dałem. Jestem z powrotem w jakimś dziwnym miejscu. Znaczy co, bardziej mi zależy na tym, żeby stąd wyjść. Niż na tym, żeby zdobyć ten skarb. Cały młyniec przeczekał sobie duszek. Czemu oni w siebie nie trafiają? To jest śmieszne. No, hello. Dobra. Czy to jest wyjście? Czy to jest może wyjście? Fajnie by było, żeby to było wyjście. Chrzanić te przedmioty, bo tak naprawdę już mam najlepszy możliwy wiedźmiński ręcznunek i... I nie zależy mi jakoś mocno na tym, żeby... Mam nadzieję, że to jest wyjście stąd. Poinformuj Avalaha, że wszystko zostało... przygotowane. To mi wygląda na wyjście. No, nie no, Geralt, stój. Po co będziesz atakował? Nie, no chłopaku, daj spokój, no atakować? No po co to komu? Schowaj miecz, bo też ci jest niepotrzebny. Dobra, dajesz tym młyńcem. Ech, co za Geralt z tego Geralta. Już. Wszyscy wybici. Cieszy mnie to niezmiernie. Jakoś unikatowa kusza. Chyba pierwsza unikatowa kusza, na jaką trafiłem. Gdzie ona jest teraz? Tutaj. Gdzie jest kusza? Tutaj! Ale nie, zdecydowanie wiedźmińska jest dużo, dużo, dużo lepsza. Przekimamy sobie godzinę, bo jak widzicie, zrobiło się gorąco. Ulepszony kot! Mamy ulepszonego kotka. Ulepszony kot. Czego potrzebuję? 5 owoców berberki. Może widzenie w całkowicie wydłużony czas trwania. Ale to ja nie wiem, czy ja chcę akurat wydłużony czas trwania. No tak powiedziałbym, że nawet niekoniecznie potrzebne mi to do szczęścia. A komu to potrzebne? A dlaczego? Marihuanaen. Czy to jest wyjście? Czy zobaczę wreszcie świeże powietrze? Znaczy, powietrza nie zobaczę, ale czy zobaczę niebo i poczuję świeże powietrze? No dobra, w pewnym sensie mam pewność, że tutaj jeszcze nie byłem, bo pojawia się duch.
Dług poskładany. Ale wyjścia jak nie było, tak nie ma. Za to pełno skrzyń. Skilgijska przeszywnica, kamień runiczny, Zoria. Rany jule, ile tu jest przedmiotów w tych ruinach. Tylko... teraz ucieszyłbym się zdecydowanie z czegoś innego. Szansa na zamrożenie? No spoko. Można dorzucić. W końcu to zawsze jakieś dodatki. Zwykła kusza. Mistrzowskie siodło. Czy ja mam... jakie ja mam to siodło? 168 na... i super. Wytrzymałeś 35. Wytrzymałeś 65. Waży to 7,5. I kosztuje niewiele. To waży 1? Coś się chyba komuś pokićkało. To waży 2. No to ja wywalam to siodło. Dobra, ja mam 160 na 160. No tu jeszcze jedna skrzynia. Przeciążenie. Czegoś się trzeba pozbyć, jakiegoś syfu. To waży 1, 1, 2. O, tu jeszcze jakieś wyśmienite siodło wyścigowe też waży 7,5. Można wywalić. Bo to jakieś straszebne syfy są. Wyjście? Czy to jest wyjście? Tak, widzę drzewa. Jest. Uff. Jak fajnie. Teraz przydałoby się stąd wydostać. I zdecydowanie, ale to zdecydowanie, trafić do jakiegoś kowala, tudzież innego już nawet kupczyka. Kurde, lebele tak ni w pięść, ni w tyłek. I tak muszę iść za GPS-em w takim razie. A to kto? Myśliwy. Dobra. Trzeba przeczekać do gdzieś tam, powiedzmy sobie, rana, żeby... A, zszedł kot. B, zrobiło się jasno. Tu jest chyba jakaś miejscowość, którą nawet chyba nie miałem zaznaczoną na mapie. Tak. Wieś Rognę. I czy w tej wsi Rognę będzie jakiśkolwiek... Mógłby Lars przynieść z polowania zajęczych skórów. Mówki. Dobra, przeczekamy jeszcze 2 godziny, bo może śpi kowal. Tu kurczę, blaszka, nigdzie nie ma kowali w tych wioskach ostatnio. Masz narzeczoną? A co, jesteś zainteresowana? Weź mnie ze sobą. Trochę młoda jesteś, no ale dobra. O, jest i... znak drogowy. Skoczę sobie najpierw tutaj na Kertroldę. Ze względu na to, iż potrzebowałbym się dostać do kowala. A oni wszyscy poznikali i mają mnie w nosie. Aż kusi, żeby zeskoczyć. Kapłanki na was strasznie cięte. Na ciebie i czarodziejkę, coś się im zrobi. Ale w nosie mam te kapłanki. Ci z Faroe zwieją, ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Co to ma być? No, zdobiega agrawernie. Przetopisz to ostrze i wykujesz na nowo. Miecz Geralt sobie sam biegnie. Geralt oszalał i zaczął sam biegać. Zbrojmistrz. Dobrze. Grzeszaj, proszę. Płatnerz. Jest. Jest ktoś, kto... Ła, dobra. Chętnie się roz... Ile masz kasy? 1850. No szału nie ma. Dobra, może najpierw te najtańsze rzeczy, żeby jak najwięcej tego z siebie zrzucić. Cokolwiek tu jeszcze będzie warte tak mało? Klapy dla konia. Kurde, no niewiele żeś ode mnie kupił.
Glif Axie, Glif Art. Mistrzowskie narzędzia płatnerskie, spodnie kawalerzysty, rękawice myśliwskie, proste narzędzia płatnerskie. Większy glif Irden. No Gunwo masz, chłopaku. Bywaj. Bywaj. Obiłeś Lugosowi paszczenkę, a ty jesteś kowal? Bez strachu się przechadzasz. Dziwne, 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 dziwne. Za mało pieniędzy miał i nie mam, kurczę, blaszka. Komu tego wszystkiego posprzedawać? Mam nadzieję, że gdzieś w jakiejś wiosce ktoś będzie, bo zaczyna mnie to przerażać. Ilość tego... Dobra. Przenosimy się tutaj. Mam nadzieję, że tutaj będzie ktokolwiek, kto będzie chciał kupić ode mnie cały ten syf, bo już bym się go bardzo chętnie pozbył, już nawet nie ze względu na pieniądze. Jeżeli za chwilę się go nie pozbędę, to po prostu wyrzucę to wszystko na ziemię, bo pieniędzy mi nie potrzeba. Aha, mogłem u niego naprawić rzeczy. Nie no, to było bardzo inteligentne generalnie. Stół. No i nie mam komu tego dodaj posprzedawać. Dobra, gdzieś się później przeniosę, to wszystko posprzedaję. Teraz idę do Valaha. Tu jest wiecznie ciemno, zauważyliście? Podejdź bliżej, nieznajomy. No dawaj, panie kupiec. Witam. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje... Ile masz kas? 300. Naprawdę? Seriously? No dobra, ale może się chociaż trochę pozbędę u ciebie też niektórych rzeczy. Klucz do komnaty Yennefer zostaje. No zawsze to parę kilo mniej. Mamy. Słyszałem, że wczoraj Nilfgaard... Jak chodzisz? A tak, wyłowiłem jednego. Cześć Ciri, cześć Riz, cześć Yennefer. Tak, Geralt? Mam już kamień słoneczny. Kiedy już użyjemy kamienia słonecznego, skąd wiesz, że Redin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z białych okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez kamień słoneczny. Także Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Są inne? Świetnie. Tylko po co w takim razie musiałem biegać tam i z powrotem po całym Skellige? Kamień słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. Wierz mi. Wszystko gotowe, możemy ruszać na mnie. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dar Gelbana dla Dillian z białych okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. Załatwiłem już wszystkie sprawy, wypływają. Jestem gotowy do drogi. Możemy płynąć na Undvik. W takim razie ruszajmy. Jednej sprawy nie załatwiłem w sumie. Nie... Naprawiłem miecza. Trudno. Mam nadzieję, że na Undvik będzie możliwość naprawienia. Że będzie jakiś kowal, ktokolwiek. No byłoby miło w sumie. Gra by się mi przysłużyła bardzo, gdyby tak było. Zajmiecie pozycję na klifach. Tu i... Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w kręgu. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Po prostu chcę uniknąć... O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Miło z waszej strony. Miło z waszej strony. Miałeś wyjaśnić swój plan. Jest prosty, co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuje kamień słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili Naglfar pojawi się w zatoce.
Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk piechoty Imlach dokona abordażu. Pod komendą księcia Var Atre i z twoją pomocą. A ty co będziesz robił? A ty co będziesz robił? Czekał w odwodzie. Jeśli coś pójdzie nie tak, zareaguje. Jak generał rozkazujący oddziałom ze wzgórza. Będziesz dawał sygnały rogiem, czy przez posłańców? Wyborna ironia, ale czym sobie na nią zasłużyłem? Czy daję ci powody, żebyś wątpił w moje intencje? Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. No to idźcie. I działajcie. Powodzenia. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru. Zgaduję, że to nie był pomysł, Ciri. Zgaduję, że to nie był twój pomysł. Nie. Mój pomysł był taki, żeby płynąć z tobą. Ale nie zgodziłem się. To zbyt duże ryzyko. Nie masz prawa jej rozkazywać. Nie masz prawa jej rozkazywać. Zabawne. Zirael powiedziała to samo, tylko znacznie głośniej. Mam takie prawo, bo tylko ja potrafię aktywować kamień. Zrobię to na moich warunkach albo wcale. Zirael uznała siłę tego argumentu. Nie wątpię, że i ty ją dostrzegasz. Zirael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno? Bo jeszcze sobie nogę złamię? No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Stawianie Ciri zakazów nie ma sensu. Doświadczenia mogę powiedzieć, że stawianie Ciri zakazów mija się z celem. Koniec końców robi swoje. Oby. Słucham? Nieważne. Czas goni. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. No dobra. Jen? Co ty tu robisz? Czekam na ciebie. Coś się stało? Jeszcze nie. Ale niebawem może się stać. Możemy nie wyjść z tego cali. Nie martw się, będzie dobrze. Nie po to zaszliśmy tak daleko, żeby teraz przegrać. Będzie dobrze. Cieszę się, że jesteś takim optymistą. Posłuchaj. Jak już będzie po wszystkim, jeśli przeżyjemy, chcę stąd wyjechać, jak najdalej. I chcę, żebyś pojechał ze mną. Dokąd? Gdziekolwiek. Do Powis, albo za Góry Smocze. Może być nawet za Rikania. Jak najdalej od polityki, intryg i tak zwanego Wielkiego Świata. Jasne, że z tobą pojadę. No. Z tobą? Wszędzie. Na taką odpowiedź liczyłam. Idź już, Geralt. Avalach czeka. Nie daj się zabić. Podejmowanie decyzji w tej grze jest wyjątkowo skomplikowane. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.